Witajcie, z tej strony Niedźwiedź. Dzisiaj zapraszam Was na wędrówkę Doliną Strzyży. Na wejściu do rezerwatu mamy taką tablicę informacyjną. Mam nadzieję, że będzie to widać wszystko. Jesteśmy w tym miejscu tutaj. Pójdziemy mniej więcej tak. Przejdziemy na drugą stronę. I gdzieś tutaj się wracali. Może wrzucę zdjęcie po prostu z nawigacji, jaką sobie trasę wybrałem. Także zapraszam do wędrowania ze mną. Mam nadzieję, że taki pomysł na przechadzkę, hiking, wędrowanie spodoba się Wam. Dzisiaj jest akurat środa, środek tygodnia, praktycznie tu ludzi nie widzę. Weekend jest pełno zawsze ludzi, także polecam chodzić sobie w środku tygodnia, jeśli macie oczywiście możliwość taką. Nie będę dłużej zanudzać, zapraszam. Początek dosyć ciekawy, fajna tutaj, taka można powiedzieć, niecka kotlinka. Pod górkę można się tu chwilę pomęczyć.
trasa jest bardzo blisko miasta. Aż dziw, że nie trafiam na ludzi. Od dali słyszałem jakieś psy. Ale sceneria i tego dzikość tego lasu jest po prostu rewelacja. Doszedłem do najbardziej oddalonego punktu naszej dzisiejszej wędrówki i teraz zawracam i kieruję się z powrotem. Po drugiej stronie mamy inny potok. Jak się nie mylę, to jest Jasiński. Ten drugi strumień nie jest taki fajny. Nie ma za bardzo co pokazywać. A dróżka prowadzi przez płyty betonowe. Po środku lasu. I z powrotem w dziki las. Od razu krajobrazy ładniejsze. Jest co pokazać wam. I wracamy tą samą drogą, co szliśmy. No i siedzę w samochodzie. Trasa wyszła prawie 6 km. Bardzo fajna, była miła. Myślę, że to taka niedzielna wyprawka dla każdego byłaby idealna. Skala trudności. Myślę, że dosyć łatwy to jest szlak. No tam jest, że idziemy na początku cały czas w dół, w dół, w dół, a potem pod górkę. Ale każdy sobie poradzi. Nie ma problemu z tym. To nie są góry. Mam nadzieję, że się wam podobał taki rodzaj filmu pokazywania szlaków i zapraszam na kolejny. Trzymajcie się.